Witam, z tej strony Igor aka Head, reprezentuję Blender Rap i dziś opowiem Wam o tym, jak powstał pierwszy Scratch. W 1975 roku w Nowym Jorku na Bronxie, w miejscu, w którym mieszkał Theodore Livingston, odbyło się pewne wydarzenie. Trzynastoletni Theodore Livingston, siedzący w swym mieszkaniu, chciał skupować swoją ulubioną płytę winylową na radiomagnetofon. Ustawił głośnik od gramofonu bardzo blisko radiomagnetofonu i liczył na to, iż wszystko pójdzie gładko. Lecz nie spodziewał się, że jego mama, usłyszawszy jego ulubioną płytę, nie będzie tak samo zadowolona jak on i wtargnęła do jego pokoju. Zaczęła go ganić za tak głośne słuchanie czarnego wosku, a on, żeby przerwać źródło dźwięku, położył swą rękę na płycie winylowej. Ręka ta posuwała się do przodu i do tyłu, wydając przy tym bardzo charakterystyczny dźwięk. Oczywiście mały Theodore nie zauważył nic specjalnego w tym i nie usłyszał nic specjalnego w tym wtedy, ale gdy już odsłuchiwał swoją taśmę, która była nagrana na radiomagnetofonie, usłyszał ten charakterystyczny dźwięk i zakochał się w nim od pierwszego usłyszenia. Tak narodził się tak zwany Baby Scratch, a przy okazji kilka sieniaków na ciele małego Theodora. Dziś DJ-e na całym świecie używają tę technikę, ale pamiętajmy, komu powinniśmy oddać hołd i komu powinniśmy salutować. Big up, Grand Wizard Theodore. But when I first did it, man, people were like, wow, it's like, what is he doing? This is like really crazy. It's like hearing a certain part of the record back and forth and forth and back, and it just basically just hyped the crowd up.